Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 14 marca bieżącego roku sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł, że przedłużająca się wojna na Ukrainie może grozić negatywnymi skutkami dla całej Światowej gospodarki, w tym przede wszystkim wzrostem cen żywności, wzrostem cen nawozów oraz epidemią głodu. Epidemią głodu, która miałaby uderzyć w mieszkańców najbiedniejszych państw, w kraje przede wszystkim rozwijające się, w kraje trzeciego świata. I no, patrząc na słowa sekretarza generalnego ONZ, rzeczywiście należy Spojrzeć na to nie, nieco szerzej, nie tylko pod kątem samego bezpieczeństwa żywnościowego, ale w ogóle przemian geopolitycznych, które obserwujemy w ciągu ostatnich lat. No bo przecież zaburzenie łańcuchów dostaw to nie, nie rozpoczęło się 24 lutego bieżącego roku, ale obserwujemy je od czasów tych wielkich lockdownów od 2020 roku i rzeczywiście zmiana formy globalizacji zapowiadana przez wielu ekonomistów, wielu ekspertów, odbywa się na naszych oczach. Widzimy te ogromne. Problemy, jeśli chodzi o dystrybucję dóbr, jeśli chodzi o dystrybucję usług, jeśli chodzi o dostarczanie bardzo istotnych komponentów, chociażby dla przemysłu motoryzacyjnego, ale nie tylko. Mówimy tutaj o wielkich problemach, jeśli chodzi o sektor informatyczny, także jeśli chodzi o produkcję chipów, która no, jest ulokowana przede wszystkim w Azji i to uzależnienie pozostałej części świata jest bardzo mocno odczuwalne w tym zakresie. Ale wracając do wypowiedzi sekretarza generalnego ONZ, zdaniem Antonio Guterresa ten głód jest bardzo realny i mógłby dotknąć około 1 piątej populacji świata czyli około Miliarda siedmiuset milionów osób. Ukraina i Rosja dostarczają około 30% światowej produkcji pszenicy i jęczmienia, 1 piątą kukurydzy i ponad połowę oleju słonecznikowego. Produkty z krajów można powiedzieć, z tych krajów no, są spożywane przez najbiedniejszych, najbardziej narażonych na głód ludzi na, na świecie. Biorąc pod uwagę te, te dane, no, musimy także sobie zdać sprawę, że również kwestia kryzysu na rynku węglowodorów będzie wpływała na kwestię bezpieczeństwa, bezpieczeństwa żywnościowego. I biorąc pod uwagę to, że Ukraina i Rosja należą do głównych producentów artykułów rolnych na świecie, warto przyjrzeć się, Bardziej szczegółowym danym niż, niż te, tak ogólnie zaprezentowane przez Antonio Guterresa. Myślę, że warto tutaj sięgnąć po dane Konferencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju. Jest to organ pomocniczy ONZ, który został jeszcze utworzony w okresie zimnej wojny w 1964 roku. Został powołany do życia w Genewie, no i miał na celu i ma na celu cały czas. Wspieranie rozwoju gospodarczego i, i przede wszystkim oczywiście państw rozwijających się, handlu międzynarodowego, światowych inwestycji itd. itd. większość państw ONZ jest członkami właśnie tego, tego organu. Zgodnie z danymi Konferencji Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i, i, i Rozwoju w 2020 roku z Ukrainy pochodziło 36% eksportu oleju i nasion słonecznika, 13% kukurydzy, 11% żyta, 10% rzepaku i 9% pszenicy. Jeśli chodzi o Rosję, to było to 18% pszenicy, 6% rzepaku, 12% żyta, 1% kukurydzy i 17% słonecznika. Eksport z Ukrainy i z Rosji tych artykułów, artykułów rolnych przede wszystkim koncentruje się, w, jeśli chodzi o państwa rozwijające się na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jeżeli chodzi o te dane, powiedzmy z lat 2018-2020, to widzimy, że aż 44% importu zboża, importu pszenicy z Ukrainy i Rosji odbywało się w państwach afrykańskich. Z Rosji importowano 32%, z Ukrainy 12%. To jest ogromny oczywiście udział w tym rynku państw, państw rozwijających się. Te Niecałe 30% światowych dostaw pszenicy, które pochodzi właśnie z Ukrainy i, i z Rosji, powoduje, że kraje rozwijające są w ogromnym stopniu uzależnione od, od importu, właśnie z tego, z tego kierunku. No, dość powiedzieć, że, że Egipt importuje właśnie z, te, z tego kierunku 82% procent zboża. No to jest, to jest ogromna, rzeczywiście, ogromna rzeczywiście liczba. jeszcze przed wybuchem otwartej wojny między Rosją a Ukrainą, przed 24 lutego bieżącego roku obserwowaliśmy wzrost cen produktów spożywczych. Bardzo dobrze widać to po indeksie prowadzonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO. Według indeksu FAO, indeksu cen artykułów żywnościowych, w lutym tego roku wzrost cen nastąpił o 4% w stosunku do stycznia, natomiast o Ponad 20% w stosunku rok do roku. No, osiągnął tym samym najwyższy poziom w historii, w historii prowadzenia tego, tego indeksu. Główną rolę tutaj odgrywały przede wszystkim rosnące ceny olejów roślinnych, produktów mlecznych oraz, oraz zbóż. I w tym kontekście no, warto wyróżnić takie trzy główne obszary, w których Konflikt na Ukrainie, w konflikt wojna na Ukrainie, konflikt rosyjsko-ukraiński wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe. Po pierwsze, mamy do czynienia z takim wpływem bezpośrednim. Bezpośredni wzrost cen niektórych produktów rolnych no, powoduje jest skutkiem ograniczenia ich podaży, ograniczenia ich no, nie tyle produkcji, co po prostu eksportu. Rosyjska blokada portów na Morzu Czarnym, z jednej strony uniemożliwia eksport ukraińskich, ukraińskich płodów rolnych, tą najtańszą drogą, drogą właśnie morską. Natomiast z drugiej strony, pamiętajmy, że władze Ukrainy, kierując się bezpieczeństwem żywnościowym no, swojego kraju, wprowadziły najpierw licencje eksportowe, a następnie zakazały sprzedaży za granicę produktów żywnościowych. Do 15 marca nastąpiły właśnie te wszystkie najpierw ograniczenia, a później właśnie zakaz, zakaz eksportu. No i oczywiście warto także zauważyć, że również Federacja Rosyjska może z jednej strony napotkać utrudnienia w eksporcie swojej żywności z uwagi, i na te sankcje, no ale z drugiej strony również kierując się bezpieczeństwem żywnościowym swojego państwa, establishment rosyjski może celowo ograniczyć eksport, no ale jest także jeszcze kolejny czynnik. Zdając sobie sprawę z, tego, z tej struktury produkcji rolnej na świecie i z kwestii no, dystrybucji redystrybucji tych płodów rolnych, faktem jest, że Rosja może posługiwać się tym instrumentem, instrumentem powiedziałbym, tą bronią żywnościową, i celowo ograniczać eksport, aby zwiększać ceny produktów na światowych rynkach i uzyskiwać tym, tym sposobem polityczny wpływ, polityczne przełożenie na swoich zagranicznych partnerów. Po drugie, ten drugi obszar, który jest istotny i powiązany właśnie z kwestią wojny na Ukrainie, to fakt wpłynięcia, wpływania pośrednio na rynek rolno-spożywczy, który no, gdzie te ceny rosną z uwagi na wzrost cen surowców energetycznych. Podniesienie cen ropy i gazu skutkuje oczywiście zwiększeniem kosztów produkcji i transportu, co przekłada się na wyższe ceny żywności. Druga sprawa z tym związana to wyższe, o wiele wyższe ceny gazu, które wpływają na wzrost cen nawozów sztucznych. No oczywiście jeżeli chodzi o produkcję nawo nawozów sztucznych, jeżeli chodzi o przemysł chemiczny, on w ogromnym stopniu korzysta właśnie z gazu. W związku, a patrząc na to, że Rosja jest jednym z głównych producentów nawozów, no to rzeczywiście to ograniczenie eksportu nawozów przez Federację Rosyjską może dawać po raz kolejny Rosji, czy kolejny, dawać Rosji kolejny instrument nacisku na, na państwa importujące właśnie te te nawozy. No i wreszcie trzeci obszar, czyli kwestie ograniczenia możliwości niesienia międzynarodowej pomocy humanitarnej. Chodzi o to, że zwiększają się jej koszty. Zatrzymanie dostaw z Ukrainy będzie no, wpływać na problemy w działaniu niektórych agencji, agencji pomocowych. Pamiętajmy, że WFP, to, czyli Światowy Program Żywnościowy, sprowadzał z Ukrainy ponad 50% pszenicy, która trafiała do państw potrzebujących do państw. Trzeciego Świata do państw rozwijających się. Mam na myśli takie państwa jak Syria, Jemen czy Etiopia, państwa, w których toczy się, toczą, się, toczą się wojny. No i rzeczywiście organizacje, międzynarodowe organizacje humanitarne pozyskały niewielki procent z, z potrzebnych do funkcjonowania właśnie, właśnie produktów. Globalne podwyżki cen żywności generalnie sprawiają, że potrzeby finansowe organizacji pomocowych będą, będą systematycznie wzrastać. No i oczywiście, jeszcze warto byłoby oprócz tych trzech obszarów dodać, dodać takie podsumowanie, że wojna na Ukrainie już powoduje zaburzenia łańcuchów dostaw. Pogłębia właściwie, można byłoby powiedzieć, te zaburzenia łańcuchów dostaw, z którymi mamy do czynienia od początku, ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia. Pandemii COVID-19. Wojna na Ukrainie powoduje jeszcze głębsze zaburzenia łańcuchów dostaw, wzrost cen, ży cen żywności na świecie. No i w w krótkiej perspektywie nie jest to tak bardzo odczuwalne. Oczywiście wszyscy z nas odczuwamy to w swoich portfelach, ale nie, nie grozi to jakimś krachem światowego bezpieczeństwa żywnościowego, ale już w perspektywie średnio i długookresowej rzeczywiście należy, należy zakładać taki, taki, taki scenariusz, który gdzie w pierwszej kolejności najmocniej dotknęłyby dotk ten kryzys żywnościowy, dotknąłby kraje trzeciego świata. Ale pamiętajmy, że tak potężny kryzys, Wyzwoliłby ogromne fale migracyjne. Ogromne fale migracyjne z Afryki, z Bliskiego Wschodu, i to niewątpliwie przełożyłoby się na bezpieczeństwo w ogóle Europy i na taką stabilność, byśmy powiedzieli, strategiczną krajów wysoko, wysoko rozwiniętych. Z tej perspektywy największym zagrożeniem będzie sytuacja, w której eksport żywności zostanie zatrzymany przez Federację Rosyjską, czy też sankcje uniemożliwią tranzyt. Akcji z tym państwem, a jeszcze bardziej ten problem pogłębiony zostanie, jeżeli wojna będzie się na Ukrainie przedłużać, co utrudni obsianie pól i oczywiście zmniejszy kolejne zbiory, utrudni dostarczenie odpowiedniej liczby płodów rolnych właśnie do krajów potrzebujących. W tej perspektywie niewątpliwie widać, że Polsce potrzebna jest mądra strategia bezpieczeństwa żywnościowego, która powinna być absolutnie jednym z kluczowych filarów strategii bezpieczeństwa narodowego. Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem strategia bezpieczeństwa narodowego, która obowiązuje od 12 maja 2020 roku, która została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę ani jednym słowem, właściwie w ani jednym zdaniu nie Porusza w ogóle problemu bezpieczeństwa żywnościowego. No, widać, jak bardzo w tym zakresie polityka polska jest, jest absolutnie niedostosowana do nowoczesnych, nowoczesnych wyzwań, do nowoczesnych zagrożeń. Widać, że z jednej strony te, te niepowodzenia rosyjskie na froncie ukraińskim wcale nie powodują sytuacji, w której Rosja utraciła wszystkie argumenty, jeśli chodzi o wpływanie na architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Co więcej, te, te sankcje, które miały być takim, no powiedzielibyśmy, gospodarczym blitzkriegiem przeciwko Federacji Rosyjskiej, okazały się, okazały się po prostu nieskuteczne jako wojna błyskawiczna przeciwko, przeciwko Rosji. Rosja ma argumenty, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, jednak to uzależnienie Zachodu od dostaw surowców energetycznych z Rosji jest całkiem silne i ta możliwość oddziaływania pośredniego poprzez właśnie kwestie chociaż żby wywołania głodu na świecie. No niewątpliwie należy brać pod uwagę w różnych scenariuszach rozwoju wydarzeń geopolitycznych i pamiętajmy, że historia się nie skończyła i że Polska powinna również być tutaj bardzo dobrze przygotowana na różne ewentualności także pod kątem bezpieczeństwa żywnościowego. Dziękuję państwu za uwagę.